Kubisz zapytał Kurzajewskiego o występ w TASK. Odpowiedź zaskoczyła tysiące widzów. Za nami drugi odcinek Tańca z Gwiazdami, który ponownie przyniósł wiele emocji. Znaczna część osób zapewne dostrzegła, że wśród publiczności, która wspierała artystów na parkiecie, znaleźli się również Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Aktorka niegdyś miała okazję wziąć udział w programie, lecz jej narzeczony jeszcze tego nie zrobił. Czy jest szansa, że dziennikarz zatańczy w polsatowskim show? Informacji u źródła postanowił zasięgnąć Krzysztof Ibisz. Drugi odcinek Tańca z Gwiazdami ponownie wzbudził wiele emocji. W niedzielę 22 września na Polsacie został wyemitowany drugi odcinek najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Na parkiecie ponownie stanęło 12 par, by zmierzyć się w boju o główną wygraną i choć w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, to jednak teraz musiał nastąpić ten moment. Z programem pożegnała się Olga Bończyk i partnerujący jej Marcin Zaprawa. Ta decyzja zapewne dla wielu osób mogła być zaskoczeniem. Choć oni odpadli, w grze pozostało nadal 11 par, mających ochotę na zdobycie kryształowej kuli, jednak na to ogłoszenie widzowie jeszcze będą musieli poczekać wiele tygodni. Nie trudno jednak zauważyć, że poziom jest naprawdę wyrównany, co przekłada się na interesujące widowisko. Katarzyna Cichok i Maciej Kurzajewski pojawili się na widowni Tańca z Gwiazdami. Część osób decyduje się na to, by taneczne zmagania zobaczyć nie tylko na ekranie, ale również na widowni, gdzie emocje mogą być znacznie intensywniejsze. Zdarza się, że zasiadają tam także znane osobistości, często związane nie tylko z programem, ale przede wszystkim z Polsatem. Podczas drugiego odcinka najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami można było tam dostrzec Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy od pewnego czasu związani są ze stacją. Aktorka i dziennikarz chętnie pozowali do zdjęć, nie szczędząc sobie przy tym czułości. Warto tutaj nadmienić, że gwiazda M jak Miłość blisko 20 lat temu sama wzięła udział w drugiej edycji tanecznego programu, gdzie wówczas partnerował jej Marcin Hakiel, z którym następnie doczekała się dwójki dzieci. Maciej Kurzajewski weźmie udział w Tańcu z Gwiazdami? Maciej Kurzajewski z pracą w telewizji związany jest już od kilku dekad. Przez wiele lat współpracował z TVP, jednak w ostatnim czasie dołączył do ekipy Polsatu, tak samo jak jego narzeczona, Katarzyna Cichopek. Dziennikarz cieszy się dużą popularnością wśród widzów, jest bardzo rozpoznawalny i śmiało mógłby wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami. Czy faktycznie jest szansa na to, by pojawił się w programie? Korzystając z okazji, że prezenter znajdował się na widowni podczas ostatniego odcinka tanecznego show, Krzysztof Ibisz postanowił go o to zapytać. Jaką usłyszał odpowiedź? Maciej Kurzajewski przed kamerami przyznał, że jest to kusząca propozycja, jednak taki program nie jest dla niego. Za to Katarzyna Cichopek, jeśli powstałaby edycja Najlepsi, gdzie mogliby zatańczyć zwycięzcy poprzednich edycji, chętnie wkroczyłaby na parkiet tanecznym krokiem.